już gotowa na 7. rundę zmagań turnieju Polish Open 2021. Tak samo jak gotowe są trofea dla zwycięzców. Kto wygra, kto będzie przegranym, a czy wśród zwycięzców doczekamy się Polek lub Polaków. Trzymamy kciuki, oglądamy już od godziny 15. O, zapłonęło światło. Już od godziny 15 na kanale Warcal. Do zobaczenia. Dzień dobry moi drodzy widzowie, prosiliście o wywiady uczestników Polish Open 2021. No i mam ze sobą dwójkę gości płci żeńskiej, którym kibicujecie na co dzień w trakcie transmisji na kanale Warcaby. No i zapytamy się ich w tym holu hotelu Julinek, jak im się gra, jak im się wiedzie w trakcie naszego Polish Open. Ze mną oczywiście Natalia Sadowska, dwukrotna mistrzyni świata i aktualna mistrzyni Polski, Kasia Stańczuk. Kasia, może zacznę od ciebie. Wielu twoich fanów zastanawia się, co się dzieje, że ten performance, wynik no nie jest taki jak oczekiwania. Wydaje mi się, że rozgrzewam się trochę za szybko i początek turnieju był taki niefortunny, ale jest coraz lepiej i czuję, że lepiej mi się gra i łatwiej się myśli, więc może to jest po prostu taki brak praktyki przed turniejem. Myślisz, że krótki czas to będzie to, gdzie będziesz się odnajdywała, jeżeli chodzi o rywalizację i będziesz grała z samymi paniami wówczas? Szansa, bo zawsze byłam trochę lepsza chyba na krótkie czasy i miałam jakieś swoje tak osiągnięcia. Zliczę na Mistrzostwa Świata. Powiedz mi, wiele osób pyta o twoje klapki. Czy przywiozłaś te swoje legendarne, poznane w Giżycku tutaj do Julinka? No, mam je na sobie, ale nie pokazujemy ich. To zostaje tajemnicą. Klapeczki zostały w Niemczech. Niestety, ponieważ są dość ciężkie. Zdradzę taki sekret, że są ciężkie. Co ty na to, żeby kiedyś je przekazać na jakiś cel charytatywny? Jeżeli popularność kanału wzrośnie, i a zasięg nie jest popularny? To na pewno też cena wzrośnie i wtedy możemy się zastanowić nad tym. Najpierw orbitrek tak. Iwana, a potem klapeczki Kasi. Tak. No właśnie, Iwan niewykluczony, że już dzisiaj dołączy do mnie w komentarzu live, bo chyba dzisiaj koło 10 mieli lądować na Chopinie. Nie wiem, jak to się potoczyło. W każdym razie, Kasia, oczywiście powodzenia w dalszej grze. Natalia, którą możemy śledzić cały czas na desce na żywo, no ale nie musielibyśmy robić tego specjalnie, bo Natalia cały czas w czubie turnieju się utrzymuje. Obecnie czwarte miejsce. Pierwsze miejsce z puli 8-punktowców. Wyprzedza cię tylko trójka zawodników, z którymi już zresztą grałaś. Jak ci się gra jak do tej pory? No jak pewnie wszyscy zauważyli, dużo emocji, troszkę uciekałam, broniłam pozycję, ale myślę, że jak na to, że była dość duża przerwa w mojej grze, też na treningi nie miałam aż tyle czasu niestety, to i tak myślę, że jest bardzo okej. Na pierwszej desce, którą podglądamy, grasz cały czas z zegarkiem Garmin, który monitoruje stres, poziom energii życiowej i oczywiście tętno. Miałaś już okazję zerknąć na transmisję, jak się zachowuje twój organizm? Potrafisz to jakoś zinterpretować? No patrzyłam, nawet czasem w trakcie partii zerkam z ciekawości, ale chyba bez tragedii koniec końców. Chyba ta energia moja nie jest taka zła i aż tak mnie te partie nie wyczerpują, jak myślałam, chociaż nie wiem, czy ten zegarek trochę nie oszukuje. Ale czuję się okej po partiach. Już googlowała Marta Bańkowska, że najlepiej, żeby wynik był miarodajny, warto trzymać go na sobie cały dzień. Ty akurat możesz. Nie przejmujmy się tymi ludźmi, którzy za nami. Powiedz mi, czy na razie wynik jest satysfakcjonujący, czy gra jest satysfakcjonująca? Te partie, które grałaś przeciwko mężczyznom, no topowym mężczyznom na świecie, można powiedzieć, że no to były partie ukierunkowane na szukanie remisu, a nie szukanie wygranej. Czy myślisz, że na przykład w dzisiejszej partii z Julią Nikiejewem jest szansa na powalczenie o więcej niż remis? No gram z człowiekiem, który 99% ma remisów, a 1% wygranych, więc ciężko na pewno będzie. No cóż, no zadowalają mnie te remisy. Wszyscy mają lepsze tytuły, lepsze rankingi, więc jest okej. I no mówię, oceniając swój poziom do turnieju, jestem zadowolona, że jestem na tym miejscu, czwarta w Polish Open, póki co to jakby super wynik, nie spodziewałam się. Czwarta, przypomnijmy, masz 17 numer startowy. Tak. Gonisz Karola Cichockiego, jeżeli chodzi o ten wirtualny ranking, 2275. Mi jako prezesowi PZWARS bardzo się podoba taka rywalizacja, bo trzeba równać w górę, żeby wyprzedzać siebie nawzajem jako najlepsi reprezentanci kraju. Jak oceniasz szansę naszego mistrza Polski Karola Cichockiego w weekend na turniejach na szybki czas? Czy może pokusić się jakąś niespodziankę medalową? No, jestem bardzo ciekawa i bardzo kibicuję, bo w sumie Karol gra tylko na arenie krajowej, więc jestem mega ciekawa, jak sobie tutaj poradzi, no i mam nadzieję, że sprawi niespodziankę. A żeby nie pytać już o to Natalii, to zapytam Kasi, jak ocenia swoje i Natalii szanse w turniejach Rapid i Blitz?
My się już rozgrzełyśmy we Włoszech, więc może... Przypomnijmy, że panie to są srebrne medalistki turnieju rapidowego czy blitzowego, bo... Trudne pytanie. Zapamiętam. Blica. Więc... Czyli szczególnie niedziela będzie dla nas kusząca. Tylko do przodu i w górę, więc może być tylko lepiej. No to jak oceniasz szansę Karola? Swojego Karola, kolegi klubowego? Tak, swoją drogą. Myślę, że Karol jest aktualnie w formie. Sukces za sukcesem, więc liczymy teraz na kolejne na pewno. Bardzo mu kibicuję. Kasia, widzowie cię tutaj posądzają o to, że turniej mija ci przede wszystkim towarzysko, a nie sportowo. Jak się wypowiesz w tej kwestii? Akurat kwestie towarzyskie tutaj nie istnieją, ponieważ jesteśmy w Julinku, a tutaj nie ma nic poza tym hotelem i salą gry, także moja rozrywka to jest chodzenie od sali gry do hotelu i z powrotem i tak dalej, więc kochani, muszę was niestety rozczarować, ale nie robię nic tutaj specjalnego, po prostu. Z kim partia dzisiaj, Kasiu? Dzisiaj partia z arcymistrzem Josem Stokelem. Niestety trafiłam dość niefortunnie, ponieważ mam 5 punktów, minus 1. IGM też ma minus 1, mogło być lepiej, mógł być to słabszy zawodnik, mógł mi dać szansę na wybicie się trochę do góry, a niestety. Ale może i tak. Ale będzie. Może i tak, no. Na chwilę obecną runda 7 przed nami, jutro 2 rundy, 8-9, no i wielkie zakończenie turnieju. Tak jak zapowiadałem, weekend to są Mistrzostwa Świata w grze błyskawicznej i szybkiej. Najpierw w sobotę szybkiej, potem w niedzielę błyskawicznej. Dzisiaj obie nasze panie, które widzicie, grają z arcymistrzami. Oczywiście życzymy wam powodzenia. Wasza predykcja na dzisiejszy wynik. Natalia, co zrobisz? Dobrze by było, jakby był remisik. Bierzesz w ciemno. Kasia? No ja liczę na chociaż remis, patrząc na obecną formę tego pana. Okej, to bierzemy w ciemno i trzymamy kciuki za takie właśnie wyniki dzisiaj i o tym będziemy rozmawiać z widzami. No i właśnie, czy chciałybyście na koniec pozdrowić widzów kanału i transmisji, którzy z pewnością na kanale Warcaba oczywiście zobaczą z wami ten wywiad. No oczywiście, tak, serdecznie pozdrawiamy. A szczególnie pana Klapeczek Kasi, to z mojej strony. A ja szczególnie wszystkich, bo nie mam jednego ulubieńca, więc tak, pozdrawiamy i dawajcie łapki w górę. I subujcie. I suby. Dziękuję wam bardzo za to, dziękuję wam za rozmowę. Życzę powodzenia, już was nie męczę. Lećcie niedługo obiad. No i powodzenia w 7 rundzie Pucharu Świata. Dziękuję.